Kochani, startujemy z darmowym projektem. Projekt nazywa się Jazda po schemacikach i cytacikach. Jest to, tak można powiedzieć, druga edycja, bo kiedyś my mieliśmy pierwszą, która się nazywała Jazda po schematach. I to jest taki projekt, witamy, tutaj są osoby, które są pierwszy raz. Witajcie, kochani. I witamy wszystkich starszaków. To jest taki projekt, gdzie bierzemy takie teksty, wiecie, takie schematy, takie teksty, takie cytaty, które usłyszeliśmy w dzieciństwie i dzisiaj w ogóle wielu z nas się dzieliło tym, co usłyszało w dzieciństwie. I naprawdę jest tego pełno, słuchajcie, to jest obfitość. To jest, ja w ogóle dzisiaj, jak wracałam do komentarzy, to powiem Wam, to jest niesamowite, jak ciało ma po prostu swoją pamięć i ono jest oddzielnym takim bytem. Bo ja na przykład wchodziłam dzisiaj w komentarze, zobaczyć po prostu, żeby się tak przygotowywać na dzisiejszego live'a i zdecydować, o czym będziemy mówić. I idę tam świadomie wejść w komentarze, ale wchodzę w komentarze i na przykład widzę komentarz, zamknij się. I ja od razu, what the fuck, co ja powiedziałam, że już zamknij się na dzień dobry, nie? A nie, to jest to, co słyszeliśmy w dzieciństwie. Później znowu tam za pół godziny wracam i coś tam, na cholerę ci to, albo... Wszystkie te, ja znowu i moje ciało reaguje tak, jakby to ja bym dostała ten komentarz i już cała się poce w ogóle, fazula, hula, mówię, nie, nie, spokojnie, to są tylko nasze schematy i cytaty z dzieciństwa, ale ten odruch po prostu tego ciała był niesamowity, więc kochani, to jest taki projekt, my go robimy właśnie drugi raz, będziemy sobie, podzielimy sobie te nasze cytaty o schematy, na takie kategorie i będziemy rozkminiać, po prostu weźmiemy sobie radość i to, co słyszeliśmy o radości, o szczęściu, o byciu wesołym, weźmiemy sobie smutek, weźmiemy sobie pieniądze, bo bardzo dużo dzisiaj było na temat pieniędzy, a to jest taki glut, wiecie, ostry i my się nasłuchaliśmy o tym też dużo, weźmiemy sobie w ogóle emocje, złość piękności szkodzi, chłopcy nie płaczą, więc weźmiemy to. I to jest jeden z moich ukochanych projektów, więc cieszę się bardzo, dużo się przy tym śmieliśmy, ale też tu będzie telepało. Kochani, więc dziś tak pomyślałam sobie, patrzyłam na tą obfitość tego, co się podzieliliście, mówię, dobra, gdzie my dzisiaj pójdziemy, gdzie my dzisiaj pójdziemy. Ja jestem po kursie o sprawczości, o wyborze, o stawianiu się do życia, o braniu odpowiedzialności. O takim po prostu braniu życia w swoje ręce, pomimo tego, co nam się przydarzyło. Takie, wiecie, nie idziemy tam, gdzie nam mówili, że wylądujemy, nie podążamy za kierunkiem, który dostaliśmy w dzieciństwie, tylko korzystamy ze swojej sprawczości, z wyboru, do którego mamy dostęp, tam, gdzie możemy i bierzemy odpowiedzialność. I przez to, że tak jestem jeszcze w tym temacie, tej sprawczości, tego wyboru, tego stawiania się, to pomyślałam sobie, że dziś weźmiemy taki temat, nazwijmy go podcinanie skrzydeł. I weźmiemy dzisiaj takie teksty, które słyszeliśmy w tych momentach, kiedy robiliśmy coś, albo chcieliśmy zrobić coś, albo rozmawialiśmy nawet z rodzicami, czy bo to nie musieli być rodzice, to mogło być w szkole, w szkole też tego nie brakowało, to mogło być w piaskownicy, ale taki temat, wiecie kochani, gdzie my mieliśmy te marzenia, te pragnienia, tą naszą pasję, i po prostu, i nawet być może już podfrunęliśmy kawałek i nagle przyszły jakieś słowa, jakieś tekściki, cium, 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 i nam te skrzydła odcinało. I dzisiaj sobie o tym porozmawiamy. Podcinanie skrzydeł klasyk. Dokładnie, tak jak Gosia mówi. I ja, słuchajcie, dam Wam kilka tutaj, które ja wybrałam od nas, ale też w komentarzach dzielimy się, żebyśmy wszyscy tutaj naprawdę dłubali w tym swoim życiu i szukali, co my nasłuchaliśmy się, gdzie nam ucięli skrzydełko albo dwa, albo wyrwali piórko i szukamy tego, dobrze? Ja Wam przeczytam, co ja znalazłam. To jest tak. Do wszystkiego masz słomiany zapał. Prędzej ci kaktus wyrośnie. Co wolno wojewodzie, to nie tobie smrodzie. Klasyk porównywanie ocen, wiecie, przychodzisz z jakąś oceną, a co Krzysiek dostał, a co Kaśka dostała. Ty nie jesteś wszyscy. Czy ty z konia spadłeś? Zejdź na ziemię. Zgnijesz pod mostem. To standardzie. Skąd oni, kurwa, wzięli ten most? Słuchajcie, nie? Kto im, kurwa, tą historię o moście dał? Ale tak naprawdę, ilu z Was, kochani, słyszało, że zgnije pod mostem? Albo będzie ulicę sprzątać, albo będzie kible sprzątać. Czy wy słyszeliście takie teksty? I tak naprawdę... Przepraszam, ja... Bo jestem w jakimś takim chyba rozrabiackim humorze i nastroju. Nawet nie wiedziałam, jak tu szłam. Ale tak naprawdę, kto kurwa z nich myślał, że to pomoże? Jakby
wiecie, dziś są jakieś pląsy i dąsy, że rozwój osobisty, że w ogóle afirmacje nie działają i w ogóle wierzysz w te teksty, że wszystko jest możliwe i w ogóle. I tu się kurwa ludzie obrażają, wszyscy, nawet wiecie, z profesji psychologów się obrażają. No kurwa mać, no. Jak ci przychodzi ktoś i mówi, że zgniesz pod mostem, albo będziesz kible, albo ulicę sprzątać, no to po prostu, kto to wymyślił w ogóle? Kto to wymyślił? Z którego pokolenia to jest? I czy w ogóle w tym pokoleniu były już mosty, czy kurwa jeszcze ich nie było, nie? Czy kurwa oni chcieli, żebyśmy pod ten most tam poszli i go zbudowali, bo im mostów brakowało? Kto to kurwa wymyślił, do cholery jasnej, kochani? Naprawdę. Tytumanie. Tytumanie. Pamiętacie Tumana? Nie jesteś najważniejsza. Dzieci ryby głosu nie mają. No. Ktoś, kto projektował mosty, to wymyślił. No właśnie, ja też tak myślę. Przestań wymyślać. Dawajcie, kochani, co macie? Zgnisz w brudzie pod mostem. Barania łąka. Tego już znałam. Barania łąka, kurwa, what? Do łopaty. No, do łopaty było, było do łopaty. Most, ulice, inne wzdety, no. Nie do rajdo. Tak. Dawajcie, kochani, jeszcze. Jak nie wszystkich przeczytam, to przepraszam, bo to szybko leci i ja się zagadałam, po prostu zgubiłam się we własnym chaosie. Mój ojciec mówił, ja, moja mama i brat, jak psy zdechniemy pod płotem. No, kurwa, kochani. Ty się nie interesuj. Ty tumanie. Po śmietnikach będziesz chodzić, jak nie będziesz się uczyć. I to miała być inspiracja w ogóle do nauki. Wiecie, i w ogóle najlepsze jest to, tak z całą miłością, że wiele z tego było z dobrej intencji. Tak naprawdę, no po prostu. Taki był styl wtedy, taka stylowa była wtedy na mieście. Aż mnie trzęsie, jak słyszę te teksty, no. Przestań wydziwiać. Chciałabym mieć takie problemy. Jesteś jak matka, jesteś jak ojciec. To już w ogóle. To potrzebujemy oddzielnego live'a na to. Rozkapryszona pinda, tak do mnie brat mówił. Nasrać i oleander zasadzić, tego nie znałam. Ty głąbie. Ty podczepie. Ty ofermo, ty egoistko. Bekso, co beczysz, bój się Boga. Taki brud, smród i ubóstwo. Właśnie, inni mają gorzej. Ty swoją mądrością. Gdzie krowy srają, tam ci lęta nie słuchają. Nie znałam tego. Ulicę zamiatać. Ty wymoczku. Francuski sportowiec. Ale nas jechali. No tak naprawdę, kochani, wiecie, ten projekt zawsze jest tak. On jest trochę śmieszny, ale to jest trochę taki śmiech przez łzy. Ale jak my zobaczymy, że my naprawdę jesteśmy, a w ogóle teraz mamy tyle samo mniej więcej ludzi i tu i tu, że my jesteśmy wyolbrzymiasz, cymbale, o to też było słowo. Jak my zobaczymy, kochani, że my jesteśmy w tym wszystkim razem, wiecie, że no zaraz pójdziemy do lekcji, jakby zaraz sobie to umówimy, gówno w trawie w maju zmarznie, ajajaj, aż mnie brzuch boli, jak słucham, no, nie płacz, bo jesteś brzydka, sywki łamogiła, było, bądź cicho, nie odzywaj się, jesteś wrażliwa tylko na siebie. Ja bym chciała mieć taką córkę jak Kasia. Ojejku, to już w ogóle, Bożenko, to już jest katastrofa, wiecie? Zdolny, ale leniwy, czarna owca rodziny, miłością dzieci nie nakarmisz, bez kitu, jak niektóre czytam, to płaczę ze śmiechu poważnie, ale przez łzy. Tak, bo to jest taki, wiecie, to jest taki nerwowy śmiech. Śmiejesz się, a za chwilę jak wyląduje jakiś taki, który słyszałeś i tak, bo będziemy zaraz sobie prowadzić lekcje. Opole mocno pozdrawiam. A, tragiczne, najpierw ludzie chcą mieć dzieci, potem je niszczą takimi tekstami. No, zaraz sobie o tym porozmawiamy. Nie popisuj się, nie bądź taka uczona, pamiętacie to? Mocna tylko w gębie, aktorka ze spalonego teatru, wszystkie rozumy pozjadałeś, w dupie ci się poprzewracało, a, byłbyś z ciebie dobry poeta, jak na garbatego to ładnie, po co ci to? To nie myśl, myślenie nie jest twoją mocną stroną. Złej baletnicy to jej to coś tam było, to jej rąbek u spódnicy. Nie filozofuj. Jesteś wszystkiemu winna, nawet II wojny światowej. Oh my god, to już kosmos. Ciesz się, co masz i nie mają gorzej. Zesrasz się, a nie dasz się. Smutne to. Smutne, kochani. Ale my będziemy patrzeć na to i będziemy. Dlaczego taka jesteś?
Cześć Martusia. Gówno prawda, z wielką dufą wszędzie wejdziesz, ale z gębą już nie. O wow, nie znałam tego. Nie bądź do przodu, bo ci tyłu zabraknie. Sama nie wiesz, czego ty chcesz. Jakby ci głód do dupy zajrzał, to byś wszystko zeżarła. Dokładnie. Ty do pięt koleżanką nie dorastasz. Oschła osa jesteś. Nie bądź taka do przodu, bo ci tyłu zabraknie. Poeta tylko głowa nie ta. Ojejku, nie znam tego. Prawdziwej tancerce to halka nie przeszkadza. O wow, też nie znam. Chwalenie obcych, a nie bliskich. Po co ci to tak? Nic się w życiu nie udało. Jak skończyłam studia, usłyszałam, że nie dostanę pracy, ponieważ żeby dostać dobrą pracę, trzeba coś sobą reprezentować. Kochani, te zołzo. Kochani, czujecie teraz? Chleb ci dupę rozjadł. Niektóre to są takie, znowu ja mam takie momenty, nie wiem czy wy też tak macie, dajcie znać czy tak macie. Kasia pisze kosmos, cześć Kasiu w ogóle. Nie ucz się tyle, bo starą panną zostaniesz, gówno masz w głowie. Dzieci są jak dla kowala obcęgi, żeby w ręce nie parzyło, o Boże, o Boże. Boże, ile ludzi komentuje, czy myśmy się wszyscy wychowali razem. No, wszyscy razem, nie? W jednej piwnicy, jak to się u mnie mówi. Z tonącego statku szczury uciekają, nie znałam. A ja jak nie chciałam iść na studia, to tata mi powiedział, darmo zjada w domu, nie będę trzymał. Czujecie to, kochani, nie? Czujecie teraz? Znowu, śmiech przez łzy. Nie kombinuj, tonący brzytwy się trzyma, tak. Dokuczanie, że wychowywałam się bez taty. Dokuczanie, że wychowałam się bez taty. Po co ty tyle psychologii czytasz, na chuj ci to potrzebne? I tak nie będziesz się tym zajmować. Wystarczy tego bagna. A rany ile tego jest? Życzę ci takiej córki jak ty. To też jest tekścik, nie? Po znajomości tylko dobrą pracę można dostać. Kto ma pszczoły, ten ma miód. Kto ma dzieci, ten ma smród. Oh my god. Lucynka mówi, mnie nic takiego nie mówili. I dzięki Bogu, kochanie. I znowu, czasami, wiecie, czasami... Teraz tak, idziemy... Też mi o ty mądralo. Dobrze, idziemy teraz... wychodzimy stąd, kochani, bo ugrzęźniemy jeszcze niechcący. Ty na studia żartujesz. Kochani, teraz tak, idziemy tam. Po pierwsze, to bardzo dziękuję, że się dzielicie. Po drugie, to myślę, że widzimy wszyscy, że my się razem wychowaliśmy, jak ktoś tutaj pięknie to powiedział. Że my trochę tak wyrośliśmy na tej glebie, która nie do końca, jak już widzimy, była żyzna. Nie do końca ona była użyźniana tym, co by wspierało. I teraz tutaj ktoś napisał, Lucynka chyba to było, tak, kochanie, że mi takiego czegoś nie mówili. I to cudownie. I znowu, i u nie każdego z nas tak mówili. I dlatego ja na początku live'a powiedziałam, że czasami usłyszeliśmy to w domu, czasami usłyszeliśmy to w szkole, czasami w piaskownicy, a czasami my tego nie usłyszeliśmy w konkretnym słowie, ale przez to, że całe systemy to słyszały, trochę tak jak jeden z nas, czy tam kilkoro z nas w domu tego nie usłyszało, ale świat to tworzył, to mówił i to słyszał, to i tak formuje pewne konstrukty, które czasem bardzo namierzalnie dla nas, a czasem my nawet nie wiemy, że gdzieś to nas dotknęło i gdzieś to miało wpływ, a być może nawet ma wpływ na nas. Że to może nie musi być bezpośrednio do nas powiedziane, choć wielu z nas to bezpośrednio usłyszało albo gdzieś rykoszetem dostało, a czasami to po prostu jest w eterze. To po prostu jest w glebie, w której kiełkujemy tutaj jako ludzie. I żeby to miało większy sens, to opowiem Wam tą metaforę, którą ostatnio już też opowiadałam, ale tak pokrótce do niej wrócę. Że gdy nasionko drzewa jest posadzone do ziemi, to małe nasionko ma w sobie wszystkie informacje na temat tego, jak rozkwitnąć do pełni swojego potencjału, jak stać się tym pięknym drzewem. Ono po prostu ma wszystkie te informacje w tym małym nasionku. Natomiast jak się je sadzi w ziemię, to są takie drzewa, które rozrastają się i są piękne, po prostu są przepiękne i żyją wiele, wiele lat i my się cieszymy, one cieszą nasze oko, stają się naszym cieniem, stają się częścią pięknego ogrodu. Są też takie drzewa, które ledwo z ziemi wyrastają, są takie, które w ogóle nie wyrastają, są takie, które wyrastają i do pewnego momentu kiełkują, a później albo usychają, albo więdną, albo coś się z nimi dzieje, tak? Taka normalna rzecz, my znamy to, czy to drzewa, czy to kwiaty, czy to cokolwiek w przyrodzie. Natomiast my, gdy patrzymy na to, patrzymy na takie drzewo, które nie do końca kiełkuje, nie do końca się rozrasta, albo zaczyna tu w ogóle, znowu mój umysł,
tylko umiesz wodę na herbatę ugotować, zobaczyłam, Edytka napisała i znowu mój umysł myślał, że jakiś hejter do mnie przyszedł i mówi, ty tylko umiesz wodę na herbatę ugotować, a ja myślę sobie, ja kurwa herbaty nie piję. A i znowu, wiecie, to jest tak triggerujące, że mój rychu cały czas jest na czatach w trakcie live'a. Nie mogę, przepraszam, muszę się zorganizować. Dobra, idziemy kochani. No więc gdy my patrzymy na to drzewo, na te drzewa, które nie do końca rozkwitają, nie do końca kiełkują, to my wiemy, jakby dla nas to jest takie normalne, że my wiemy, że coś tu się musiało wydarzyć, że może nie taka gleba, albo że może nie takie warunki klimatyczne, może za mało słońca, może za mało wody, może coś tam się wydarzyło, tak? Natomiast gdy myślimy o sobie często, zwłaszcza o tych momentach w życiu, gdzie nam nie idzie, albo gdzie kuśtykamy, albo gdzie się do czegoś nie stawiamy, albo idziemy wbrew sobie, albo jeszcze po prostu gdzieś boli, cierpimy, to czasami za szybko i za mocno i za bardzo bierzemy całą winę na siebie. To nie znaczy, że my nie chcemy wziąć odpowiedzialności, to nie znaczy, że my nie chcemy stawić się do swojej sprawczości, o czym dzisiaj między innymi jest nasz live, ale my chcemy też mieć trochę więcej takiej czułości i zrozumienia do siebie, że my mamy wiele możliwości na tej planecie. Mamy dostęp do naprawdę ogromnego potencjału i w sobie, i na zewnątrz, że my tu wiele możemy stworzyć, zrobić, napisać, zbudować, ale też przychodząc tu na tą ziemię, jak te nasionka tych drzew, mamy w sobie ogrom potencjału, mamy w sobie tą wyjątkowość, każdy z nas jest tutaj indywidualny i w całym świecie nie ma drugiego takiego jak my. Natomiast my potrzebujemy tak przypomnieć sobie, wiecie, tak z serca, że my przychodząc tu byliśmy posadzeni naprawdę w nieżyzną glebę. Jakby ktoś w to wątpił, to dzisiaj tutaj już na pierwszym live'ie mieliśmy ogląd naszej gleby i naszego nawozu. I oczywiście my wiemy, że nasi rodzice w większości, choć bywają wyjątki, bo takich domów trudnych, toksycznych, patologicznych też nie brakuje, ale w większości te teksty były z dobrej intencji. One były glebą, którą nasi rodzice dostali od swoich rodziców, a ich rodzice od swoich rodziców. Takie były czasy, tak się mówiło. Wiele z takich rzeczy my często się nawet nie zastanawiamy. Ja ostatnio właśnie gdzieś tam byłam na wyjeździe z moją rodziną i moja bratowa mówi, no już się kończy, wszystko co dobre szybko się kończy. Ja mówię, nie, nie szybko, ale wiesz, tak się mówi. Ja mówię, tak, ale jak będziemy tak mówić, to się będzie szybko kończyć. Wiecie, że wiele z tych rzeczy po prostu było tak przekazywane jako jakaś taka prawda, która szła, takie prawdy, wiecie, pokoleniowe i czasami się nie zatrzymywaliśmy nad tym, żeby się zastanowić, czy w ogóle my chcemy dalej to nieść ze sobą, jako prawdę, jako historię, jako przekonanie, czy my chcemy się z tym utożsamiać, czy my chcemy wziąć to ze sobą, czy my chcemy według tych prawd żyć i czy my chcemy tą pałeczkę podać dalej. Ja nieraz opowiadałam historię Tere Rye Trent, która jest kobietą, już dziś doktor Tere Rye Trent, która jest kobietą, która wychowała się w Afryce, jak miała 11 lat, to była sprzedana za krowę, bo po prostu tak było. Tam każda kobieta była sprzedana za krowę dla swojego przyszłego męża. Nie miała prawa do edukacji, nie miała prawa tak naprawdę do niczego za bardzo, oprócz wychowywania dzieci i bycia matką i bycia żoną. A ona miała inne marzenia i pragnienia. Ona chciała iść do szkoły, ona chciała edukacji, ona chciała tego, czego wielu z nas nie chciała, ale ona tego bardzo chciała i zajęło jej 20 lat, żeby to osiągnąć i nie tylko ona to osiągnęła i jest dziś doktor Tere Rye Trent, to jeszcze wróciła do swoich ludzi, do Afryki i otworzyła paręnaście szkół dla dziewczynek, żeby one mogły też chodzić do szkoły i żeby już nie musiały iść tą drogą. Ona zmieniła tą glebę, rozumiecie? Ona przyniosła do tej gleby, do tej tradycji, która była tam od pokoleń, ona przyniosła tam inny nawóz. I jest taka część w jej historii, kiedy ona to opowiada, że jak ona już była małą dziewczynką, to ona się czuła tak jakby była wrzucona w pewien bieg. I tym biegiem biegła jej mama, jej babcia, jej prababcia i wszystkie kobiety w tej wiosce. I to był trochę tak jak bieg sztafetowy, gdzie się podaje tą pałeczkę. I po prostu ty jesteś kolejny w tym biegu i bierzesz tą pałeczkę i biegniesz, podajesz dalej i podajesz dalej i podajesz dalej. I ona już jako młoda dziewczynka wiedziała, że to nie jej bieg, że ona nie chce w tym biegu biec, że ona chce to przerwać, tylko jeszcze nie wie jak. I że na pewno ona nie chce tej pałeczki swoim dzieciom podać, a miała czwórkę dzieci. I teraz
te wszystkie przekonania tutaj, które tu mamy, te wszystkie tekściki, schemaciki, cytaciki, to są takie pałeczki, które w większości przypadków nie były specjalnie powiedziane. Czasem nawet były nam powiedziane, żeby nas zainspirować, żeby nas przekierować, żeby nas zmotywować. Czasem były przekazane, żeby nas skrzywdzić. Czasem wychodziły z frustracji naszych rodziców, którzy sami gdzieś nie byli spełnieni, biegli w nie swoim biegu. Większość z tego było totalnie nieświadome. Bardziej nieświadome niż świadome. Większość z tego, jakbyśmy dziś przyszli i powiedzieli: mamo, jak ty mogłeś mi powiedzieć, jak byłam mała, że to i tamto, albo tato, to zazwyczaj nasi rodzice powiedzieliby nam, pewnie by nam walnęli jakimś takim tekścikiem: ty niewdzięczny, ty, nie wiem, o co ci chodzi, ja całe życie dla ciebie oddałem, ty jeszcze narzekasz, bo to dzisiejsza młodzież. I byśmy dostali jeszcze bęcków za to, tak? Natomiast dziś jest taki moment, teraz jest taki moment i my jesteśmy takimi pokoleniami, które są trochę tak rozkraczone, wiecie? Z jednej strony biegliśmy w tym biegu tyle lat, tyle, taki duży kawałek swojego życia. Z drugiej strony zatrzymaliśmy się w tym biegu z tą taką pałeczką w ręku. I tych pałeczek jest wiele, wiecie, tych przekonań, tych tekstów, tych schematów. A one, niektóre są tylko w naszej głowie jako przekonania i schematy, a niektóre są częścią naszego życia. Są czymś, co my już, są takim jakimś drzewem w ogrodzie naszego życia, które my posadziliśmy według tego, co nam powiedziano. Tego, co się da i tego, co się nie da. I ta droga, w której my jesteśmy, jest bardzo piękna, jest tak naprawdę zaszczytem, ale bardzo frustrującym, dlatego że wiele pokoleń wcześniej nie miało dostępu nawet do tego, żeby się zatrzymać, żeby się zastanowić, żeby doświadczyć tej możliwości wyboru tego właśnie, czy ja dalej będę w tym biegu biec, czy ja tą pałeczkę podam dalej, czy może nie, czy ja stworzę nowe, czy ja napiszę nowe, czy ja zbuduję nowe. Pokolenie dwóch światów, Olga napisała. Tak, ja często właśnie tak mówię, że jesteśmy rozdarci między dwoma światami. Między tym starym światem, który tak naprawdę dla nas często, choć jak słuchamy tego, tak i wypisujemy, to jest dla nas frustrujący i trudny i śmiejemy się przez łzy i on nieraz ciągnie nas w dół. W wielu przestrzeniach nas zatrzyma od czegoś, czego pragnęliśmy. Być może zatrzymuje nas wciąż. W wielu miejscach naszego życia sprawia, że utknęliśmy, w wielu miejscach sprawia, że nie sięgnęliśmy po coś. Ale jest też miejscem, które znamy od podszewki. To jest to, co u mnie na Jesteś Cudem nazywa się piwnicą, że ta piwnica, wiecie, tam jest ciemno, tam jest zimno, tam ściany nie są zbudowane z naszych marzeń i pragnień i potrzeb, tylko raczej z zakazów i nakazów i tego, co powiedzieli inni. I tam się unosi jakiś taki dziwny smród, taki smród takiego przekroczenia siebie, takiego zapomnienia o sobie, takiego porzucenia gdzieś siebie, swojej duszy, głosu swojej intuicji, tej prawdziwej natury, tego, jakim drzewem jesteśmy i przyszliśmy tu być, tego potencjału rozkwitnięcia do pełni, którą jesteśmy, to jest gdzieś tak schowane i zakopane w tej piwnicy. Ale tuż obok ta piwnica, wiecie, my ją znamy na pamięć. My znamy każdą ścianę, my znamy reguły i zasady, a wszystko, co znane dla naszego mózgu, jest bezpieczne. I on nie lubi stamtąd wychodzić, my znamy to, my rozmawialiśmy o tym miliony razy, przez paręnaście już lat siedzimy tu, o tym rozmawiamy. Więc ta nowość, to puszczenie tej pałeczki, to wybranie nowego, wybranie nieznanego jest bardzo trudne dla nas z wielu powodów. Ale i dlatego jesteśmy rozkraczeni między jednym światem a drugim światem. Ale jest to możliwe, jest to w zasięgu naszej ręki. Jest to darem, który mamy tutaj, tego wyboru, tego, że to się wydarzyło i co teraz, jak to mówi Edith Hegger. Więc kochani, to się wydarzyło. Cześć Madziunia, kochanie. To się wydarzyło, tak? To się wydarzyło. Te pałeczki trzymamy w rękach i dziś jest taki dzień i jeszcze nieraz będziemy musieli sobie przypomnieć, bo czasami odpuścimy pewną pałeczkę, a później pobiegniemy z powrotem. Dobra, dobra, żartowałam, biorę. Ale dziś jest taki dzień, gdzie możemy zdecydować, co ja z tego biorę, czy to jest w ogóle moje, czy mi to pasuje, czy ja chcę dalej to według tego żyć, to hobić, w tym żyć, tym mieszkać, tym nawozić siebie jako to drzewo, które przyszło tu rozkwitnąć, czy ja chcę, żeby to był nawóz w ogrodzie mojego istnienia, czy ja chcę, żeby to było częścią gleby, na której wzrastam i czy ja chcę tym użyźniać glebę moich dzieci i moich przodków, ludzi, którzy przyjdą tu po mnie, bo to, co my niesiemy ze sobą i to, co my niesiemy w sobie, to my zostawiamy po sobie nie tylko dla tych, którzy nas znają, ale też, którzy nas nigdy nie poznają, ale przyjdą tu po nas i będą wzrastać, posadzeni na tej glebie, bo my to zostawiamy w czynie,
w myślach, ale też w świadomości i przekonaniach i zachowaniach, które tu budujemy. A propos drzewa, jest taka historia, która nam się pięknie połączy i wytłumaczy to, co chcę powiedzieć. Kiedyś słyszałam, wiele razy tą historię opowiadałam, ale idę w to. Słyszałam wywiad z takim fajnym mnichem, Dandapanie on się nazywał. I on opowiadał o tym, jak on budował ośrodek. I budował ten ośrodek w takim pięknym miejscu. I na środku tego miejsca, takiej dużej polany, gdzie miał ten ośrodek budować, stało takie olbrzymie drzewo, które miało 300 lat. I ten człowiek, który prowadził z nim wywiad, się zapytał, dlaczego. A i on powiedział, że jego projekt, czyli ten ośrodek, który budował, jest projektem na 300 lat. I on się go pytał, dlaczego on buduje projekt, który jest na 300 lat, skoro go tu za 300 lat raczej nie będzie, chyba że jako mnich ma jakieś zdolności, o których my nie wiemy. A on mówi, że gdy on szukał idealnej ziemi na ośrodek i przyjechał tutaj i zobaczył to drzewo, które dowiedział się, że ma 300 lat, to wiedział, że to jest to miejsce. Dlatego, że zdał sobie sprawę, jak usiadł pod tym pięknym drzewem, to zdał sobie sprawę z tego, że człowiek, który to drzewo zasadził, nigdy pod nim nie usiadł, nigdy nie zobaczył tego rozkwitu do potencjału, bo to drzewo czekało 300 lat albo co najmniej 200 na to, żeby być tak pięknym, rozkwitniętym drzewem, jakim było. I że ten człowiek, który posadził to nasionko, nigdy tego nie doczekał, ale pomimo tego to posadził. Więc teraz tak. Gdyby każde przekonanie, każdy tekst, każdy schemat, każdy cytacik, o którym tu dziś mówiliśmy, było jak to nasionko właśnie i jak ten nawóz i jak ta pałeczka przekazywana z pokolenia na pokolenie, bo teraz te przekonania, które dziś tu wypisaliśmy, są jak te drzewa. One pewnie mają więcej niż 300 lat, kochani, te przekonania, które my tu mamy, bez kitu. Posadzone nie wiadomo przez kogo, pewnie przez tego, co chciał most wymyślić i mówi, dzięki nam te mosty istnieją, okay? Żebyśmy mieli gdzie skończyć i spać i zgnić. W drugiej kolejce jest pewnie ten, kto miotły wymyślił i kible, żebyśmy mieli co zamiatać i gdzie i co sprzątać. Teraz jest nasza kolej. Wiecie, teraz jest nasza kolej. Teraz jest ten moment, gdzie my decydujemy, co my tutaj posadzimy, ale też my decydujemy, czym my będziemy podlewać siebie. Jako te istoty, które już tutaj były posadzone w takiej, a nie innej glebie, w takich, a nie innych warunkach klimatycznych, w takich, a nie innych sytuacjach, które są dookoła i jeszcze tu będą. Są momenty w naszym życiu, gdzie my naprawdę nie będziemy mieli za wiele wyboru, gdzie nie będziemy mieli za dużo manewru. Są takie momenty. My doświadczaliśmy takich momentów ostatnimi czasy, wiem, czy to COVID, czy to wojna. I tych momentów pewnie tu jeszcze będzie sporo, bo planeta Ziemia, bo tutaj tak jest, bo tu wieje i chwieje. Ale są momenty w naszym życiu, nawet w tych najtrudniejszych momentach, ale zwłaszcza w tych dobrych momentach, gdzie mamy więcej dostępu do naszej sprawczości, do naszych wartości, do naszych marzeń i pragnień. My mamy dostęp do tego, żeby wybierać inaczej, żeby budować inaczej. Nie tylko dla siebie, żeby zmieniać strukturę naszej gleby, żeby pomóc sobie rozkwitnąć do tego potencjału, do którego być może jeszcze nie rozkwitamy, bo gleba nie była żyzna i warunki nie do końca sprzyjające. Ale też po to, żebyśmy my stali się żyzną glebą dla tych, którzy przyjdą po nas. Żeby te nowe przekonania, te nowe postanowienia, te nowe historie, nowe nawyki, nowe marzenia, nowe pragnienia, nowe potrzeby, nowa świadomość była żyzną glebą, która będzie dla innych przez następne paręset lat, pomimo tego, że nas już tu nie będzie. Ale żeby ona też była dla nas, bo my jeszcze wciąż tu jesteśmy. I możemy tu być na swoich zasadach, nie egoistycznie, tylko w imię powrotu do siebie, w imię powrotu do tej pamięci bycia tym nasionkiem, który ma w sobie każdą informację do tego, żeby rozkwitnąć do swojego potencjału. Żeby przypomnieć sobie, mówiąc naszym tutaj slangiem, że jesteśmy cudem do odkrycia, a nie problemem do naprawienia. Bo ta metafora bardzo dobrze odzwierciedla to, co to znaczy, że my problemów tu nie brakuje do naprawienia, bo może nam gałęzie usychają i może gdzieś tam liście więdną i może w ogóle nasze korzenie bardzo cierpią, bo gleba nie jest do końca żyzna. Ale tam, gdzie możemy, tam możemy, kochani. Tam, gdzie możemy, tam możemy. A możemy. A możemy bardziej niż czasami byśmy chcieli zobaczyć, że możemy. Są takie słowa, które ostatnio chyba wspominałam na live, które one mnie prześladują, bo pokazują mi jeszcze miejsca, w których ja wybieram jedno versus drugie.
I te słowa przyszły do mnie od Tonego Robbinsa, który powiedział, że człowiek, który chce naprawdę coś zmienić w swoim życiu, zwłaszcza te miejsca, które są trudne do zmiany i niewygodne, musi kochać to bardziej niż swój ból. I przez to, że tak dużo nam się w życiu tu przydarzyło, i zwłaszcza wiele z tego trudnego, co nam się przydarzyło, jest dosłownie ukorzenione w tych przekonaniach, które tutaj dzisiaj pokazaliśmy sobie nawzajem i sobie samym, bo wiele z tego gdzieś było schowane w tej naszej piwniczce. I przez to, że tak dużo tego i że to ma wpływ, czy my wiemy, czy nie wiemy na to, jak my się dziś w życiu poruszamy, to też niesie ze sobą dużo bólu. I znowu, dla wielu z nas bardzo uświadomionego, dla wielu z nas bardzo ukrytego. Ale to też sprawia, że my gdzieś utknęliśmy w niejednym miejscu, w którym powinniśmy rozwinąć te skrzydła. Że gdzieś tam ktoś podszedł, świadomie, nieświadomie, specjalnie, niespecjalnie, bezpośrednio, pośrednio, rykoszetem i poucinał nam te skrzydełka. I to boli. I czasami ten ból i taka lojalność do tego bólu, taka jeszcze nieumiejętność odpuszczenia go, tak, bo czasami nie możemy go odpuścić, bo nie wiemy, co jest po drugiej stronie tego bólu. Kim ja mam być, jak nie tym, który zawsze zaczyna i nigdy nie kończy? Kim ja mam być, jak nie tą aktorką ze spalonego teatru? Kim ja mam być, jak nie tą, która coś wymyśla? Kim ja mam być, kim ja będę, jak nie tym, któremu się w dupie poprzewracało? Co jest po drugiej stronie tego? Czy ja wiem? Czy ja mam odwagę wiedzieć? Czy ja chcę się wybrać w tą podróż? W nieznane dla wielu z nas. I to są te słowa, które Tony Robbins mówi, że musimy znaleźć coś, co jest dla nas ważniejsze. Ma większą wartość dla nas, ale wartość taką, wiecie, nie w imię ciśnięcia, udowadniania, tylko w imię takiego... Ja chcę doświadczyć siebie tu jako siebie. Ja chcę zobaczyć, jakim drzewem przyszedłam tu być, idąc naszą metaforą. Jak ktoś tu dopiero dołączył, to ma sens, kochani. Trzeba wrócić do początku. Czy ja mogę znaleźć coś, co jest dla mnie ważniejsze niż ten ból? To nie znaczy, że on się nie wydarzył. To nie znaczy, że to nie bolało. To nie znaczy, że to na mnie nie wpłynęło. To nie znaczy, że to nie zrobiło ran, które być może jeszcze nie są uleczone i ja potrzebuję jeszcze je uleczyć. My już o tym mieliśmy nie jeden projekt. To nie o to chodzi. Tylko chodzi o to, czy pomimo tego, co się wydarzyło, ja odważę się sięgnąć po coś innego, po coś więcej, po coś bardziej, po coś głębiej. A tak naprawdę, czy ja odważę się sięgnąć po siebie? Pomimo tego, że tyle w życiu mi się przydarzyło i gdzieś gałęzie mi poobrywało, liście poopadały, tu schnęłam, tu zwiędłem, tu gdzieś po prostu korzenie nawet mi gniją od środka, bo po prostu jest tak niestabilnie i tak nieżyźnie. Czy ja się stawię do tego, żeby to zmienić? Bo mogę. Tam, gdzie mogę, to mogę. To nie musi być od razu, to nie musi być idealnie, to nie musi być w jeden dzień. Ogrodu się nie pielęgnuje raz na zawsze. Drzewa się nie podlewa raz na zawsze. Tego się nie naprawia, tego się nie przerabia. To się pielęgnuje do ostatniego oddechu. Tak, kochani. I zanim skończymy, bo chciałabym powoli kończyć, wolałabym, żeby te live'y były krótkie, ale tak nas zatrzymały, to żebyśmy popatrzyli też w tej naszej drodze, często gdy dostaniemy jakiś przepis na życie. Jak to Asia mówi, chmuraczek, ja ciekawe odpowiedziała, monopol naprawdę. I te tekściki to były takie monopole naprawdę. Prawda jest taka. To. I mamy zazwyczaj dwa główne mechanizmy w dzieciństwie. Takie dwa kierunki, w które idziemy, jak dostaniemy ten przepis, tą pałeczkę. Wiecie, są wśród nas tacy, którzy dostaną pałeczkę. Ja opowiem o sobie, my już znamy tą historię, ale będzie łatwiej. Są wśród nas tacy, którzy na przykład dostaną pałeczkę tak jak ja. Jesteś głównym zerem, śmieciem i zgnijesz pod mostem. I ja biorę tą pałeczkę i mówię, okej. I mi się wydaje, ja mówię, ja zrobię wszystko, żeby pod ten most nie pójść, ale pół życia pod ten most się wybierałam i pół życia wierzyłam, praktycznie całe, że jestem głównym zerem i śmieciem. I czasami podskoczyłam kawałek, a później i tak wracałam i udowadniałam sobie i innym jakby. Wracałam do tego, wiecie, bycia nikim, bycia głównym, bycia zerem, bycia śmieciem. Są wśród nas tacy, którym powiesz, zgniesz pod mostem, nic nie osiągniesz, nie dasz rady. I on bierze tą pałeczkę i ona i mówi, czekaj, kurwa, ja ci pokażę. Czekaj ty. I ciśnie.
i stawia się, i ogarnia, i osiąga, i jest perfekcyjny, i jest po prostu, i osiąga więcej niż ten ojciec, któremu mówił, że on nie osiągnie, i ta matka, i sąsiedzi, i ten Krzysiek w szkole, co miał zawsze, kuwa, lepszą ocenę niż ty. I dajesz, i jedziesz, i jedziesz, i jedziesz. Jesteś wycieńczony w środku. I nieważne, ile zbierzesz, ile zarobisz, ile osiągniesz, kładziesz się spać i czujesz w środku tą niewygodną pustkę. I czasami sam nie rozumiesz, dlaczego ja tą pustkę czuję. Dlaczego? Przecież zbudowałem salon z dużymi oknami, żyrandol z brylantami, Mercedes w garażu, to o co chodzi? Dlaczego ja dom, drzewo, samochód, pies, dzieci, wszystko, idealne obiady, dlaczego? O co chodzi? O co chodzi? Bo nie z tej intencji szliśmy, bo my dalej z tą samą pałeczką, rozumiecie? My nie położyliśmy tej pałeczki. Tylko jeden się zatrzymał i się szlają z tą pałeczką i obijał o ścianę tak jak ja, a drugi wziął tą pałeczkę i zapierdalał, po prostu mówi, ja wygram to. Tylko nie wygrywał dla siebie i nie biegł w swoją stronę. Okej? Okay? Nie wygrywał. Dlatego w zależności od tego, którą stronę szliśmy, jaki mechanizm obronny przyjęliśmy. Więc nasz pierwszy projekt, taka praca domowa, to jest w ogóle dziś naprawdę pobyć sobie chwilę i poszukać takich, bo wiecie, tych tekstów jest dużo, tych pałeczek jest dużo i my chcemy znaleźć, dziś skupiamy się na tym sięganiu po więcej, na tym słuchaniu siebie, tego głosu, swojej intuicji, duszy, swoich marzeń, pragnień, każdy to nazwie po swojemu. Takich rzeczy, które chcemy i które chcieliśmy w życiu robić i szukamy, czy gdzieś my się nie spełniamy, gdzieś nie sięgamy po więcej, albo w drugą stronę, gdzieś się zajeżdżamy, a i tak nie czujemy, że coś osiągnęliśmy, w zależności od tego właśnie, w którą stronę wybraliśmy się bronić z tego, bo się wybraliśmy w jakiś sposób bronić. Więc szukamy tego i szukamy, czy są jakieś takie słowa, słowa, wiecie, właśnie taki jeden tekst, ale to nie musi być w słowie, bo nie zawsze to będzie w słowie. Nasze pierwotne traumy często zaczęły się w łonie jeszcze naszych mam, gdzie my nie mieliśmy dostępu do słów. Albo w pierwszych latach naszego życia, gdzie my nawet nie rozumieliśmy słów. To ląduje na różne sposoby, kochani. Więc jak to przyjdzie w słowach, to przyjdzie w słowach. Jak to przyjdzie w takim uczuciu, wiecie, w takim mi się nie należy uczuciu, albo ja się nie nadaję, albo to nie dla mnie, albo już za późno, albo inni tak robią to lepiej. I to nie będzie w takich konkretnych słowach, tylko w uczuciu takim. To spróbujmy to nazwać. Nie zawsze, jak to my mówimy, spróbujmy uformować takiego gluta. Niech on przyjdzie, się przedstawi. Tylko jak on już przyjdzie, się przedstawi i ona. Czy to będzie, ja się nie nadaję, czy będzie zgnie pod mostem, czy będzie jestem głównym zerem, albo lepiej by było, żeby mnie nie było, albo kim ta głowa myśli, że ty jesteś, albo ciśnij, nieważne co zrobisz, to i tak za mało. Jakkolwiek on, ona się przedstawi, to żebyśmy nie patrzyli na, żebyśmy słuchając tego głosu, który być może stał się dziś naszym krytykiem wewnętrznym, żebyśmy spojrzeli na niego i na nią dziś innym okiem, tą latarką miłości, jak to się u nas mówi. Że pod spodem tego wszystkiego jest ten dzieciaczek, który się tego nasłuchał albo naczuł. I że to nie to, że on tak myśli i on taki jest, tylko to jest pałeczka, którą on w ręku trzyma. Już mu dał, często nie dał wyboru i on trzyma i niesie tą pałeczkę. I my chcemy zobaczyć to przekonanie, te gluty, jako tą pałeczkę. I powiedzieć sobie dziś, że ja tą pałeczkę odkładam. I nawet jeżeli nie będziemy wiedzieli, jak to zrobić i co dalej, i czy to zadziała i być może jutro to pałeczkę z powrotem wstaniemy, a ona będzie już w ręku naszym siedziała. To jest okej, okay. Ale my chcemy pracować z intencją najpierw, najważniejsze, z takim postanowieniem, tak? Bo to się od tego zaczyna, od samoświadomości i postanowienia i wysłania intencji, że my chcemy inaczej. To ja bym chciała, żebyśmy wzięli te słowa, które nam towarzyszą też tutaj od lat, że ja nie wiem jak, nie wiem gdzie, nie wiem kiedy, ale otwieram się na to, że ja, i to jest dokładnie co ta doktor Terry Rye powiedziała. Ona powiedziała, że ja nie wiedziałam jak ja mam to zrobić, ja nie miałam pojęcia jak ja mam to zrobić. Każda kobieta w jej wiosce, którą ona znała, matki, babki, pradziadki, ciotki, wszystkie biegły w tym samym biegu, w jednym i tym samym biegu. Ona nie wiedziała jak to zmienić, ale ona wiedziała, że chce. I ona nie wyrzucała tej myśli i tej intencji do kosza.
I on, to dosłownie były jej słowa, ja nie wiem jak to, nie wiedziałam jak to zrobić, ale ja wiedziałam, że to nie mój bieg, że ja nie chcę go kontynuować i że nie chcę go przekazać dalej. Dobrze? To poszukajmy dziś w tym temacie przecinania skrzydeł. Poszukajmy też, co jest po drugiej stronie tego. Czy my za dużo dajemy, ciśniemy i pracujemy nie dla siebie, tylko dla innych i pod innych? Czy my nie sięgamy po więcej, bardziej i głębiej, bo gdzieś uwierzyliśmy, że to może nie dla nas? Kolejna rzecz, żebyśmy naprawdę zobaczyli, jaki jest nasz mechanizm obronny, gdy dostajemy tą pałeczkę do ręki. Co my robimy? Czy my łykamy jak pelikan i wierzymy? Czy my próbujemy na siłę udowodnić, że jest inaczej? Bo w jedną i w drugą stronę my znowu trzymamy tą pałeczkę. A pójście za sobą to jest położenie tej pałeczki, powiedzenie, ja widzę, że ty myślisz, że ja się nie nadaję i ja ci nie wierzę, ale udowadniać ci też nie będę. Bo jeżeli ja próbuję udowodnić, to znaczy, że pod spodem wierzę. Bo gdybym nie uwierzył, to bym nie próbował udowodnić, że jest inaczej. Ja postanowię, jak jest. Ja zadecyduję, jak jest. I nie w formie egoizmu, ja. Tylko ja zdecyduję, jakim drzewem ja będę dla siebie, ale ja tu zostaję na 300, na 500, na 700 lat jako świadomość, jako mądrość, jako nowe przekonania, które ja wnoszę tutaj. Dla siebie, dla swoich bliskich i dla tych, których ja nigdy nie poznam, ale zostawię tu kawałek dla siebie. Dobrze, kochani? Widzimy się we środę na kolejnym live, bo ja niedługo startuję z kursem, który będzie fajną kontynuacją, to będzie płatny kurs, kochani. Opowiem Wam na dniach o nim, ale możecie sobie zajrzeć na stronę, chcecie poczytać, on się nazywa, robimy dwa na wakacje, my w tamtym roku też go robiliśmy na wakacje, żeby wytrwać, wiecie, w nawykach, żeby nie rozjechać się, bo wiecie jak na wakacjach, nawykownia i praktykownia, ale to porozmawiamy innym razem o tym, ale dlatego będą live'y trochę częściej, bo zaraz mi startuje kurs i wiecie, że jak ja mam kurs, to później mnie tutaj nie ma, więc widzimy się we środę na kolejnym live'ie. Nie, że raz w tygodniu, tylko będziemy się trzy razy co najmniej w tygodniu spotykać i ciśniemy z tym, ciśniemy, szukamy naszej pałeczki, ciśniemy i nie pod most, kurwa, nie pod most, żeby było jasne. Ja się śmieję, że ja chyba dlatego wylądowałam w Nowym Jorku, bo tam jest kurwa tyle tych mostów, słuchajcie. Brukliński był mój ulubiony, nie? Ja nawet kurwa do Nowego Jorku pojechałam, żeby pod mostem zgnić. No ja pieda, no po prostu wszechświat tego to by lepiej nie wymyślił, nawet jakby chciał, nie? Kto pisze te scenariusze, kochani? Powiedzcie, kto pisze te scenariusze? Jak ja zedytuję to przeklinanie na YouTube, no? No na cholerę jasną to się dzieje. Buziaki, kochani. Widzimy się we środę, ok? Kontynuujemy. Ściskam.